Czy rynek motoryzacyjny dynamicznie przesuwa się w kierunku samochodów elektrycznych? Tak. W pierwszym kwartale 2023 roku liczba zarejestrowanych samochodów elektrycznych w Polsce wyniosła około 5000 sztuk. Jest to wzrost o 56%, porównując to do pierwszego kwartału ubiegłego roku. Biorąc pod uwagę fakt, że w Polsce dziś jeździ około 67 tysięcy samochodów elektrycznych, z czego samochody w pełni elektryczne stanowią 49%, a coraz bardziej rośnie flota samochodów elektrycznych, dostawczych oraz autobusów, możemy jasno sobie powiedzieć, że Polska coraz bardziej idzie z duchem tej elektryfikacji. Do tego widzimy, jak szybko i dynamicznie rozwija się infrastruktura, która ma na celu usprawnić, a przede wszystkim ułatwić życie klientom, którzy. Jeżdżą samochodami elektrycznymi. Na dzień dzisiejszy infrastruktura opiewa na około 2700 ładowarek samochodów elektrycznych, z czego 30% stanowią ładowarki szybkie, czyli te prądu stałego. Pozostałe są ładowarkami wolniejszymi, ale też zapewniają możliwości doładowania samochodu podczas długiej podróży. Biorąc pod uwagę fakt, iż w zeszłym miesiącu Parlament Europejski uchwalił nowe. Nowe zasady elektryfikacji naszego rynku, czyli nowe zasady emisyjności spalin, to do, od 2030 roku musimy zmniejszyć emisyjność w samochodach osobowych o 55%, a w samochodach dostawczych, dostawczych o 50%. Do 2035 roku musimy już dojść do etapu, gdzie wejdziemy w nowy rok z emisyjnością zero u samochodów nowych.